Ja mam radości wiele w życiu. Słucham muzyki na przykład. Słucham muzyki z płyt winylowych koniecznie, bo CD nie oddaje tego. To jest różnica kolosalna według mnie. Mam parę tysięcy takich płyt. W bardzo dobrych stanach muszą być te płyty. To jest trudne do utrzymania, bo jak się odtwarza na złym gramofonie, to one potem trzeszczą. Chyba łatwo zniszczyć je, prawda? Łatwo je zniszczyć, dlatego one są wartościowe. Czytać książki. Ja 80% książek kończę na czytaniu gdzieś 20 strony. Szybko się nudzą? Nie. Albo twierdzę, że już więcej tutaj w tej książce nic nie będzie pasowało. Moja żona czyta książkę dziennie mniej więcej. Ja oczywiście nie mam czasu, ale zdarza się, że którąś książkę przeczytam całą. I nieraz się rozczarowuję, ale generalnie to sprawia mi to przyjemność. Co jeszcze mi sprawia przyjemność? Spotkanie jest na przykład z przyjaciółmi. Ja już jestem w takim wieku, że przyjaciół się raczej ma już. To nie jest tak, bardzo trudno się jakby do kogoś przekonać i poznać. I lubię taki sobotni wieczór, kiedy jest 4-6 osób najbliższych. Pijemy wtedy bourbona z kolą. I jest luzno, rozmawiamy o różnych fajnych rzeczach. Lubię jeździć też, lubię oglądać inne miasta. Uczę się też, bo jak gdziekolwiek jestem, to patrzę, jak moje Kielce mogły wyglądać. Mm-hmm. Podglądam różne takie smaczki, które potem zdaje się, albo się nie udaje. Różnie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i wszystkiego najlepszego. Mogę panu podać rękę? Wszystkiego najlepszego i jestem za tym, żeby pan dalej był prezydentem. Bardzo dziękuję. Miał pan absolutorium i proszę jeszcze odjechać. Także pan, powiem tak to szczerze, rozpał pan pół Kielc, ale za 2-3 lata będzie efekt. Jestem za. Kolega mi wziął broń ostrą i żartów. Ale schował pod siennik i nie zauważył, że jednego żołnierza im brakuje. I potem goniliśmy gdzieś tam. I takie, to nie było dobre doświadczenie, ale tutaj później już po tym wojsku mówię, wybieraj Kraków czy Kielce, bo no, trzeba zdecydować. Ale ja mam zawsze głowa w Krakowie bolała. Jak przyjechała do Kielc, to ją przestała boleć. I jak Jezuma musi dłużej niż 3 dni, to ją zaczyna głowa boleć, musi wrócić do Kielc. Także nie ma wyboru. Kielce są moją drogą. No jak się poświęca już tyle czasu, tutaj jeszcze już te moje lata wojewodowania, 3 lata wojewodowania, też były jakby z troski o region, bo tak byłem, ale i o Kielce, myślałem o Kielcach. I potem ta decyzja i teraz 8 lat swojego życia poświęcam miastu. No więc jakbym nie miał pasji, tam tego nie robił, bo pieniędzy więcej bym zarobił gdzie indziej. Powiem doskonale, bo mam w swoim fachu, jestem inżynierem budowlanym. Jestem na takim, skończyłem zawodowo moje życie na poziomie prezesa, więc wiem, jak się kontraktuje, znam ten świat w ogóle, nie? Więc więcej bym zarobił. Zaszczyty też myślę sobie nie są już potrzebne, bo nie służą do więcej. Tylko mogę walczyć o to, żeby to było lepiej. Jak, no 4 lata tego nie było. To jesteście świadkami, ale jak chodzę, to ludzie do mnie podchodzą cały czas. Gratulują, dziękują, różne rzeczy. Raz mi się tylko stało, że taki jakiś szef facet, w czapce taki, mówi tak bardzo grzecznie. Dzień dobry. Trzymam kciuki, żeby pan nie wygrał.